Ruszyło preparatowanie najmłodszych. Nowe zakazy. Sąd uchylił zabezpieczenie Leszka Czarneckiego. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj tematy mocno, mocno aktualne i gorące, dlatego może nie przynudzajmy, tylko od razu łapka w górę. Bo łapek w dół i tak już nie widzicie, więc nie ma sensu ich zostawiać. Łapa w górę i lecimy. Oni chcą już wprowadzić jak gdyby taki lockdown, tak samo dla tych osób zaszczepionych. Rozpoczął preparatowanie przeciwko wiadomo czemu dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Akcja rozpoczęła się w Tel Awiwie, gdzie kilkusetosobowa grupa rodziców ustawiła się w kolejce ze swoimi dziećmi, aby otrzymać preparat. Ogólnokrajowa kampania preparatu ruszyła we wtorek. Izrael jako drugi kraj na świecie po USA rozpoczął preparatowanie przeciwko wiadomo czemu dzieci w wieku 5 do 11 lat. Stosowany jest preparat firmy Pfizer-BioNTech, który zapewnia, że wykazał ponad 90% skuteczności przeciwko chorobie w badaniu klinicznym z udziałem dzieci w tym przedziale wiekowym. Podaje Reuters, Izrael zdecydował się na preparatowanie dzieci, bowiem w ciągu ostatnich 2 tygodni R, czyli wskaźnik reprodukcji wiadomo czego, który przez 2 miesiące w tym kraju pozostawał poniżej 1, zaczął się zwiększać i teraz przekroczył ten próg, co wskazuje, że wiadomo co może ponownie rozprzestrzeniać się wykładniczo. Za wdrożeniem preparatu w tej grupie wiekowej przemawiał także fakt, iż połowa potwierdzonych infekcji występuje obecnie wśród dzieci w wieku 11 lat i młodszych. Ministerstwo Zdrowia Izraela szacuje, u jednego dziecka na 3,5 tysiąca zarażonych rozwinie się prawdopodobnie wieloukładowy zespół zapalny, który może objąć serce, płuca, nerki, mózg, skórę i narządy żołądkowo-jelitowe. Większość dzieci cierpiących na te schorzenia wymaga intensywnej terapii, a 1-2% odchodzi. Badanie przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia na ponad 13 tysiącach dzieci wykazało, że około 11% cierpiało na utrzymujące się objawy, a około 1,8-4,6% w zależności od wieku nadal odczuwa objawy 6 miesięcy po zachorowaniu. W sumie, jak poinformowały lokalne władze, w poniedziałek zapreparatowanych zostało kilkaset dzieci, natomiast na wtorek preparat został zarezerwowany dla 24 tysięcy dzieci, czyli około 2,5% kwalifikujących się w tej grupie wiekowej. Nadają jak gdyby tego certyfikatu i zostaną złapane w cudzysłowie, no to grożą oczywiście sankcje i kary. A dokładnie w niedzielę wam mówiłem, że preparaty, i to dokładnie tej samej firmy, doprowadziły do innych dziwnych odejść również nastolatków. Łapcie tutaj link do materiału, koniecznie klikajcie. Tymczasem te same dzieci akurat bardzo rzadko doświadczają poważnych skutków samej choroby. I niestety nie wszystkie kraje prowadzą na ten temat szczegółowe statystyki, ale w samej Wielkiej Brytanii, gdzie takowe wyjątkowo są prowadzone, na blisko 150 tysięcy odejść ogółem przez 12 miesięcy choroby najmłodszych, wiecie ile było? No jak myślicie? 15 tysięcy? Może 1,5 tysiąca? Chociaż 150? Nie, nie, nie. Otóż na 150 tysięcy odejść ogółem najmłodszych odeszło, uwaga, 25. Dzieci, które i tak już mają słabe życie, bo muszą żyć w takim gównianym czasie. Teraz przymuszamy do preparatowania, mimo że to się mija z celem. I okej, firmy farmaceutyczne zapewniają, że były badania, dały one pozytywny skutek, mogą być pozytywne efekty, jednak gdzie tu jest mowa o tych negatywnych czynnikach preparatowania dzieci? Przecież preparaty przyjmujemy ponoć po to, żeby siebie zabezpieczać, bo innych i tak możemy zarażać, więc tu nie chodzi o to, że te dzieciaki później nie będą zarażały dziadków. To ci dziadkowie powinni się ponoć zaantidotumować, żeby nie zostać zarażonymi. Gdzie to jest logika? To jest chore. I jeszcze ten Izrael, jeden z najbardziej zapreparatowanych krajów świata, a jednak nadal zmagający się nie tylko z wiadomo czym, ale i ze wzrostem wiadomo czego. No jak to? Tyle preparatu, tyle dawek, cały kraj przecież powinien teraz być zdrowy, bo przekroczył już próg odporności zbiorowej, stadnej, tej, o której nam mówili, że jak osiągniemy odporność zbiorową, wszystko się zakończy.
Ano nie jest tak dobrze. Od początku wiadomo czego, w Izraelu potwierdzono 1 300 000 przypadków i ponad 8 000 tych najgorszych. Według Ministerstwa Zdrowia około 57% populacji Izraela jest w pełni zapreparatowane, co oznacza, że ta część społeczeństwa otrzymała trzecią lub nie minęło jeszcze 5 miesięcy od otrzymania drugiej. A chcecie wiedzieć, ile osób ogólnie otrzymało tam chociażby jedną dawkę? Jest to około 70% całej populacji Izraela. Ale są regiony, może nie państwa, ale regiony na świecie, które są wyantidotumowane praktycznie w 100%. Taki Gibraltar na przykład. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Praktycznie 100% populacji przyjęła pełną dawkę. I co? I właśnie wraca tam pełny lockdown, bo antidotum nic nie dało. A przekonywali nas wcześniej, że ile trzeba do wykreowania odporności zbiorowej? 70%. Pamiętacie jeszcze te liczby? To możecie zapomnieć. To już nawet dziś Izrael powinien nie mieć z tym żadnego problemu, więc jak się zmieniła retoryka ekspertów? Tak jak mówiłem, o 70% już zapomnijcie, proszę bardzo, za serwisem medonet.pl. Zdaniem specjalisty, zaantidotumowanie 70% społeczeństwa Polaków może nie wystarczyć, by osiągnąć próg odporności zbiorowej. W przypadku odry czy różyczki zaantidotumowanych musi być na przykład 90% osób, aby nie było nowych zakażeń, potrzebujemy dążyć do tego, żeby 80-90% osób miało przeciwciała albo w wyniku przechorowania, albo poprzez antidotum. Rozumiecie, nie? Nagle 70% nie dało rezultatów, no to zmieniają na 90. Bijcie się, walcie. Jak widać, można brać te wszystkie dawki. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, a i tak wiadomo, co będzie szaleć. Pomimo tego, że tyle osób przyjęło tam preparat, to wiadomo, co dalej skacze i podwyższa wszelkie statystyki. Jak mogliście zobaczyć w slajdzie, w ostatnim czasie przeprowadziłem wywiad z bardzo ciekawą osobą, właśnie dotyczącą preparatowania się i loków w Austrii. Moim rozmówcą był pracownik austriackiej służby zdrowia, który będąc w środku walki z wiadomo czym, ujawnił to, jak naprawdę wygląda opieka medyczna, jak i wprowadzanie kolejnych zakazów dla mieszkańców Austrii. Jak oglądaliście nasze ostatnie odcinki, to wiecie, że ten kraj wprowadził właśnie bardzo restrykcyjny lock dla wszystkich mieszkańców, bez względu na to, czy mają preparat, czy nie. Zobaczcie sobie fragment rozmowy. Są kontrole na ulicach, są kontrole na głównych ulicach, tych takich, gdzie jest dużo sklepów chociażby. I to jest tak, oczywiście można tą karę przyjąć, albo i też nie. A tutaj łapcie link do całości materiału. Zapewniam wam, że te 20 minut filmu pozwoli spojrzeć na wiadomo co innym okiem. Zupełnie innym niż te, które dają wam media publiczne. Serio. Następny temat. Dokładnie rok temu premier mówił tak. Rozszerzamy nasze zasady bezpieczeństwa. Adam Niedzielski stwierdził, że apogeum czwartej fali wiadomo czego nastąpi w tym tygodniu lub za tydzień. Po tym czasie, jak mówił, liczba zachorowań powinna maleć. Podkreślił jednak, że istnieje też czarny scenariusz, który może wiązać się z bardziej dolegliwymi restrykcjami. Jeśli porównamy poprzednie fale, to obecnie mamy znacznie mniej hospitalizacji. Dzięki temu możemy liberalizować obostrzenia. W szpitalach mamy głównie osoby niezapreparatowane, a osoby, które odchodzą, to osoby, które dawno ją przyjęły, mówi Niedzielski na antenie Radia Z. W jego ocenie głównym instrumentem walki z wiadomo czym powinien być preparat, a nie restrykcje, ponieważ ludzie są nimi zmęczeni. W Polsce skłonność do preparatowania jest zdecydowanie niższa niż w innych krajach europejskich. Chodzi tutaj głównie o grypę. Rząd prognozuje, że szczyt czwartej fali nastąpi w tym tygodniu lub za tydzień. Później mamy znaki zapytania, co może być dalej, powiedział minister zdrowia, która będzie oznaczała przede wszystkim izolację. Obiecali, obiecali i jak obiecali, to tego nie zrobili. Skąd my to znamy? Szykuje się grudzień, święta i znów zaczyna się całe szaleństwo. Co zrobić? Ale spokojnie, już niedługo Black Friday i ostatnie dni w tym roku handlowe niedziele. Choć kto wie, może i te daty zostaną pozmieniane. Tak jak już wcześniej mówiłem, tu chwalę nasz rząd, że pomimo presji i statystyk z innych krajów nadal trzymamy rękę na pulsie i patrzymy bardziej pod kątem wydolności ulepszania sfery medycznej niż zamykania ludzi w domach, bo z drugiej strony polityka pieniężna tego kraju kuleje. Jeśli byśmy dowalili jeszcze nam wszystkim kolejnym zamknięciem gospodarki, to już w ogóle byśmy byli na skraju hiperinflacji.
hiperinflacji. I w sumie... I co? No i gówno. Bo sami wiecie, że to zamykanie za dużo nam nie dało. Ale wiele zabrało. Rząd wydaje się też to widzieć i chwała mu za to jak na razie. Pytanie na jak długo, bo słupki z dnia na dzień rosną, a mamy przecież szczyt chorób typu kaszel, katar i gorączka. W końcu jest listopad, zaraz będzie grudzień. To nic nowego w naszym kraju. Podoba mi się to, co mówi Niedzielski. To, że pomimo tego, iż z medycyną ma on tyle wspólnego, co ja z łyżwiarstwem figurowym, to radzi sobie ze społeczeństwem lepiej niż Szumowski. No ale może on jeszcze nie dotknął ręki Kaczyńskiego i tylko czekać, aż ten tam u góry weźmie się do roboty i przywoła Niedzielskiego do porządku. A tak dla jasności, dotknie ręki Boga, to taka metafora, nie chcemy tutaj robić krzywdy nikomu. To do pana Janusza Kowalskiego, który wszystko rozumie dosłownie. Następny temat. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ulica Chocimska 28, to tutaj w godzinach porannych stawił się Leszek Czarnecki na badanie wariografii. W Warszawie w sprawie Leszka Czarneckiego uchylił założone przez obrońców postanowienie prokuratury o zabezpieczeniu majątku, ustalając, że nie jest on podejrzanym, a zarzuty nie zostały uprawdopodobnione. Gratuluję współobrońców, poinformował mecenas Jakub Wendę, współobrońca Leszka Czarneckiego. Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu zabezpieczeń o wartości ponad 200 milionów złotych na majątku Leszka Czy, podejrzanego o popełnienie oszustwa na szkodę klienta Idea Bank S.A. oraz wyrządzenie bankowi w wielkich rozmiarach jest błędna, stwierdził z kolei rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie, prokurator Marcin Saduś. Do decyzji sądu odniosła się prokuratura regionalna w Warszawie. Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu zabezpieczeń o wartości ponad 200 milionów złotych na majątku Leszka Czy, podejrzanego o popełnienie oszustwa na szkodę klienta Idea Bank S.A. oraz wyrządzenie bankowi szkody w wielkich rozmiarach jest błędna, powiedział rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie. Co szczególnie bulwersujące, sąd wyszedł poza swoje kompetencje wynikające z kodeksu postępowania karnego, orzekając, że Leszek Czy rzekomo nie posiada w śledztwie statusu podejrzanego, oświadczył prokurator. Poinformował przy tym, że w ocenie prokuratury stwierdzenie sądu dotyczące status w śledztwie Leszka Czarneckiego jest pozbawione jakiegokolwiek znaczenia procesowego. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego to wyłącznie prokurator decyduje o uznaniu danej osoby za podejrzanego. Podejrzany uzyskuje taki status w momencie sporządzenia przez prokuratora postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Dokument taki w stosunku do Leszka Czy został sporządzony. Tego statusu nie kwestionowały również Sąd Rejonowy i Okręgowy, orzekając w przedmiocie tymczasowego aresztowania Leszka Czy w związku z jego ukrywaniem się przed organami ścigania, tłumaczył prokurator Saduś. Rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie wskazał, że mimo kierowanych do podejrzanego za granicą wezwań, które były doręczane, Leszek Czarnecki do dziś dobrowolnie nie stawił się na żadnym terminie przesłuchania. Ostatni termin czynności zaplanowany był na 10 listopada 2021 roku. Każdorazowo przesyłając zaświadczenie lekarskie sporządzone przez zagranicznych lekarzy różnych specjalności przekazał. Za niezrozumiałą należy uznać ocenę sądu braku jakiegokolwiek prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez Leszka Czy. Prokuratura przypomina, że w niniejszej sprawie sądy orzekały już o dużym stopniu prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa przez Leszka Czy, przypominał. Komitet powitalny w postaci kilkunastu osób poszkodowanych w aferze GetBack. Choć Ziobro ewidentnie ma chrapkę na Czarneckiego, no bo ma dużo kasy, no i jednak banki do przejęcia, zresztą Skarb Państwa już poprzejmował jego banki, to jednak sądy stają po stronie prawa. Bo co by nie mówić o działalności właściciela Getin Banku, to w całej tej sprawie jednak to on może czuć się poszkodowanym. W końcu czynności, jakie zlecił prokurator generalny, były nielegalne i to uznał sąd. I okej, uzyskali oni w ten sposób to, co chcieli, znaczy on uzyskał to, co chciał, jednak niekoniecznie tak, jak powinien, bo przecież... Prokurator przeszukał jego pełnomocnikowi kancelarię. I tak wzięli jego wszystkie dokumenty, pewnie zeskanowali sobie wszystko po 3 razy, mają wszystko na swoich bazach danych, no i co z tego, że nielegalnie, skoro i tak już dysponują wiedzą. I to totalnie podburza nam wizję naszego praworządnego kraju. To jest właśnie ten brak praworządności, rozumiecie? Wy nie możecie nawet czuć się bezpiecznie, idąc do adwokata.
kiedy macie problem z państwem, z wymiarem sprawiedliwości, z prokuraturą, z policją. Jak pójdziecie do adwokata i będziecie zbyt niebezpieczni dla rządu, no to i tak wywalą waszego adwokata i każą mu zeznawać. Tak się właśnie dzieje. Więc wiecie, moralność, jakaś etyka, Ziobro to najwidoczniej nie dotyczy. To już trzeci raz, gdy sądy nie podzielają zdania prokuratury w sprawie oskarżeń pod adresem właściciela Getin Banku. W grudniu 2020 i w kwietniu 2021 sąd nie zgodził się na aresztowanie Czarneckiego i wydanie za nim międzynarodowego listu gończego. To właśnie wtedy uznano, że nie ma podstaw, by ścigać bankiera, bo przestępstwo, które jest mu zarzucane, nie zostało uprawdopodobnione. Orzeczenie, które zapadło w czwartek, jest prawomocne i potwierdza wcześniejsze wnioski wyciągane przez sądy, a oznacza to, że Czarnecki może swobodnie dysponować swoim majątkiem. Czyli można uznać, że sprawa trafia na poziom zero. Albo Ziobro. Co ciekawe, tak jak usłyszeliście w slajdzie, stwierdzono, że Czarnecki uciekł z kraju i się ukrywa, więc trzeba wydać list gończy. Naprawdę właściciel Getin Banku jest od lat za granicą. Dlatego Ziobro chciał wydać za nim list gończy i uzyskać od sądu europejski nakaz aresztowania. Ale nic z tego nie wyszło. Więc wiecie, wiadomo, że cała sytuacja śmierdzi jak cholera, zarówno od strony działań Leszka Czarneckiego, jak i tej ewidentnej wrogości Zbigniewa Ziobry. A jak coś śmierdzi i nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo o co chodzi. Takie masło maślane, ale wiecie o co chodzi. No, chodzi o pieniądze. Ziobrze zależy na tym, żeby udupić Czarneckiego, bo wiecie, tyle siana na ulicy nie leży, co ma Czarnecki w portfelu, a to, co ugra Ziobro, to i pewnie mu coś pod tym stołem skapnie, tym bardziej, że Czarneckiego bez dowodów i tak przedstawiają jako przestępcę. I tak zakrywają mu oczy i nazywają go Leszkiem Czy. Więc niszczą mu totalnie wizerunek i wszystkich jego spółek, a Ziobro może się tym chełpić w TVP, bo przecież w TVP i tak nie będą prostowali żadnej informacji dotyczącej kogokolwiek, kogo pomówią do cholery. Jedynym sukcesem władzy w walce z bankierem było odebranie mu w grudniu 2020 roku idea banku i przekazanie go pod nadzór państwowego PKO SA. Na konflikcie z władzą Czarnecki stracił znaczną część swojego majątku, a jego biznes pogrążył się w kryzysie. Jak pisano, bankier wystąpił w tej sprawie do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, gdzie może domagać się od Polski nawet miliarda złotych odszkodowania. Na razie nie ma jednak decyzji, czy postępowanie będzie wobec niego wszczęte. Więc kto by nie połasił się teraz na takie kwoty? No kto? Straszne jest to państwo i serio. Jak na razie ścigają klasę wyższą, średnią, ale spokojnie i na przeciętniaków przyjdzie pora. Następny temat. Pilot samolotu, chcąc być dowcipny, zgłasza lądowanie do kontrolera lotu i mówi: zgadnij kto to? Na to kontroler lotu pomyślał, że też będzie dowcipny, więc pogasił wszystkie światła i mówi: zgadnij gdzie? Całe wydarzenie miało miejsce w Smoleńsku. Tego suchara mamy od Benego 11, za co serdeczny szacuneczek. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotego tu polewa. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj na naszą grupę facebookową Podstawki Macieja Reaktywacja, a jeszcze lepiej na nasz kanał Suchary z Sucharami, gdzie dostaniesz najnowsze ciekawostki, najnowsze sucharki. Będziesz się mógł śmiać do rana. Serio, bo jest ich tam tak dużo, że możesz oglądać cały wieczór. Trzymajcie się ciepło. No i heja.